miejsce jest nieprzypadkowo oczywiście wybrane, dlatego że raz, że się znajduje blisko zamku, no a jeżeli chodzi o historię zamku, a przede wszystkim i właścicieli zamku, to ich historia jest związana poza polowaniami również z hodowlą koni. Hans Heinrich XI von Hochberg słynął z tego, że miał stadninę koni Arabów, znaną na całym świecie. Dzisiaj mamy zawody tak zwane towarzyskie i regionalne. W towarzyskich biorą udział zawodnicy, którzy nie są zarejestrowani w Śląskim Związku Jeździeckim, a już te regionalne no to muszą być już zarejestrowani. Pierwsze 80-tki, 60-tki i 4 lata mniej więcej, tak na poważnie już. No, codziennie treningi skokowe mamy. Raz, w sensie nie codziennie, tak też rozluźnienie, tak żeby nie było za dużego przeciążenia. O. Myślę, że nie będzie źle, ale jednak, że to są pierwsze zawody, to nie, może nie być najlepiej, ale myślę, że jestem gotowa na nim. Tutaj akurat mamy zawody skokowe. Bieg koni to jest najważniejsze, też minimum 4 lata, żeby koń mógł uczestniczyć w takich zawodach. Są to rasy wierzchowe, są małopolaki, szlachetna półkrew, kuce. Właśnie mamy podział konie zaprzęgowe i wierzchowe, tu akurat mamy dzisiaj konie wierzchowe. Konie są bardzo mocno związane z miastem, mamy tutaj fantastyczne stajnie, które od lat funkcjonują i ta łąka od wielu, wielu lat zamienia się w hipodrom. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że wróciliśmy po pandemii z powrotem do tego wspaniałego wydarzenia, jakim są zawody konne.